Odrzucamy projekty, które firmuje prezydent Warszawy, pan Rafał Trzaskowski, zakładające takie kuriozalne ograniczenia jak na przykład spożycie mięsa i nabiału. Zapewnia w rozmowie z tygodnikiem sieci prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który komentował propozycję organizacji C40. Objawia się nam wielkie szaleństwo mogę zapewnić, że nasza formacja będzie broniła prawa do wyboru stylu życia, sposobu odżywiania się, normalności. Chcę to mocno podkreślić. My jesteśmy za wolnością, nie chcemy sztucznych ograniczeń w imię jakiejś ideologii. Od nas Polacy nigdy nie usłyszą, że mają ograniczyć jedzenie mięsa, picie mleka, że mają obowiązek zmienić samochód na elektryczny albo nosić dwie koszule czy sukienki. Swoją drogą z tych projektów wynika, że każdy mógłby zjeść rocznie maksymalnie 16 kg mięsa. To mniej niż w czasie stanu wojennego i mniej niż później dostawali pracownicy umysłowi, bo na kartkach od jaruzelskiego było po 2,5 kg na miesiąc, czyli 30 kg rocznie.